Zachowanie Sebastiana z 11. edycji programu Rolnik Szuka Żony wzbudziło niepokój widzów. Chodzi o jego słowa, które wypowiedział w jednym z ostatnich odcinków na temat swojej wybranki. Internauci ostrzegają Kasię, że rolnik może szukać gosposi, a nie partnerki, finał 11. Edycji Rolnik Szuka Żony zbliża się wielkimi krokami. Powoli wszystko staje się jasne, bowiem rolnicy wybrali swoich partnerów, z którymi chcieliby stworzyć związki. Sebastian szybko zdecydował się na Kasię, co spotkało się z aprobatą jego rodziny. Podczas spotkania z bliskimi, kobieta zdobyła ich sympatię, ale zachowanie Sebastiana wzbudziło kontrowersje. Sebastian z Rolnika zdradził, czego oczekuje od partnerki. Wzbudził kontrowersje. Podczas spotkania z rodziną i przyjaciółmi, gdy Kasia opuściła towarzystwo, Sebastian wyraził swoje oczekiwania wobec przyszłej partnerki. Jego słowa zaniepokoiły fanów, a wszystko za sprawą tego, że oczekuje on od wybranki sporego poświęcenia. Internauci zauważyli, że rolnik może szukać kogoś do prowadzenia domu, a nie prawdziwej partnerki. Wcześniej Sebastian był krytykowany za aferę ręcznikową, gdy zdenerwował się na uczestniczkę za nieodwieszenie ręcznika. Zobacz też, rolnik szuka żony. Marcin podjął ostateczną decyzję. Z tą uczestniczką chce zbudować związek. Fani jednoznacznie ocenili Sebastiana z Rolnik Szuka Żony. To radzą Kasi, oczywiście jak to zwykle w przypadku kontrowersyjnych wypowiedzi uczestników Rolnika, fani od razu ruszyli do komentowania. Internauci na oficjalnym profilu programu w social mediach oceniają Sebastiana jednoznacznie. Według nich mężczyzna tak naprawdę nie potrzebuje partnerki życiowej, a gosposi. Obawy dotyczące intencji Sebastiana rosną z każdym dniem, a widzowie przestrzegają Kasię przed kontynuowaniem tej relacji.